Dobra, witajcie serdecznie. W takim razie już oficjalnie włączyłem nagrywanie. Opowiem dzisiaj na temat pierwszej części prezentacji po to, aby dokładnie opisać slajdy, które mamy, w jakim, po co one zostały zrobione i co należałoby powiedzieć, żeby wyciągnąć z tych slajdów również tak zwane słowa kluczowe. Ja pozwolę sobie zachować dokładnie taki sposób, jak w tej chwili widzicie pokazu prezentacji, żeby widzieć, jakie slajdy są, wybiegają dalej, tak, żebyśmy mogli, można powiedzieć, przeprowadzać na bieżąco interpretację. Więc zacznijmy od pierwszego slajdu. No wiadomo, pierwszy slajd jest slajdem tytułowym, natomiast sam slajd tytułowy ma niczym innym jak nawiązać do rodzaju spotkania. To jest oczywista rzecz, że nikt nie czyta w umysłach, a więc jeśli spotykamy się z kimś, w celu spotkania, w celu pokazania mu tego, czym się zajmujemy, to ta osoba najczęściej ma tylko pewne wyobrażenie tego, czym się zajmujemy, ale tego nie wie, nie rozumie. I dlatego też pierwszy slajd ma być nawiązaniem do zaproszenia. Dlatego to jest bardzo istotne, słuchajcie, żebyśmy w prawidłowy sposób zapraszali. W momencie, kiedy zaprosimy ludzi w nieprawidłowy sposób, to jakikolwiek sposób, cokolwiek zrobimy na wstępie, już będzie pewnym takim wprowadzeniem takiego zakłopotania, no bo człowiek będzie patrzył na ten slajd i mówi, o co, come on. Ale w momencie, kiedy zapraszaliśmy człowieka w właściwy sposób, czyli chciałbym Ci przedstawić korzyści wynikające z przynależności, z przystąpienia i rozpoczęciem współpracy w ramach projektu Biznesowy Klub Zdrowia, nikt nie będzie zdziwiony, że pierwszym slajdem, który się pojawi, to właśnie będzie Biznesowy Klub Zdrowia. A więc ten slajd jest niczym innym, tylko jakby oswojeniem człowieka z tym, że spotykamy się. Nawet nie chciałbym tutaj robić jakiekolwiek słowa kluczowe, a myślę, że słowa kluczowe mogły tutaj brzmieć tak jak rozmawiałem z Tobą telefonicznie, tak jak Cię zapraszałem, chciałbym porozmawiać z Tobą na temat biznesowych klubów zdrowia. I tutaj możemy od razu na wstępie powiedzieć, że biznesowe kluby zdrowia to nie jest miejsce, a społeczność ludzi, która chce podnieść jakość oraz standard swojego życia. Możemy to powiedzieć przy tym slajdzie lub możemy powiedzieć to troszeczkę później. To w zależności od tego, czy mamy tą przestrzeń na powiedzenie tego, czy przechodzimy dalej. A więc tutaj pierwszy slajd jest oczywisty. Ten slajd jest bardzo ważny z punktu widzenia, jest taka zasada, powiedz o czym będziesz mówił, powiedz to, a następnie podsumuj. Zauważcie, że każdy z nas ma pewną tak zwaną postrzegawczość tego biznesu. Bardziej postrzegamy go jako świetne produkty, czyli jesteśmy tutaj dlatego, że lubimy produkty. Ktoś inny postrzega to jako bardziej świetny biznes, a ktoś inny to jeszcze postrzega w inny sposób, jako po prostu fajna społeczność, która się rozwija, która ma fajne zasady rozwoju osobistego, zasady zarabiania pieniędzy, zasady zdrowia. A więc każdy widzi w tym coś dla siebie. I teraz w momencie, kiedy spotykamy się z człowiekiem, ja nie wiem, jakim on jest w jakim momencie życia on jest, na co on jest nastawiony. I tutaj mogę Wam od razu powiedzieć, jakie było moje doświadczenie z branżą. 10 lat temu spotkałem człowieka, który przedstawił mi problemy związane ze zdrowiem. Ten człowiek tak zrobił dobrze prezentację związaną ze zdrowiem, że do dzisiaj używamy jednego ze slajdów, który pokazuje utratę na wartościach odżywczych naszych warzyw i owoców. Niemniej jednak wcale się do niego nie przyłączyłem. Dlaczego? Dlatego, że nie pokazał mi sposobu zarabiania pieniędzy. Drugi człowiek, który pokazał mi biznes, do niego się przyłączyłem i jemu zbudowałem organizację ponad 8 tysięcy ludzi. I teraz najśmieszniejsze to jest to, że obaj panowie działali dokładnie w tej samej branży. Obaj panowie działali dokładnie nie tylko w tej samej branży, ale w tej samej kategorii produktów. Tylko jeden pokazał mi produkty, a ja nie byłem gotowy na wydawanie pieniędzy, ponieważ szukałem rozwiązań finansowych, a ten drugi pokazał mi możliwości zarabiania pieniędzy. Dlatego też my bardzo często na początku nie wiemy, czego osoba, z którą się spotykamy, czego od nas chce,
Stąd tu jest okazja do przedstawienia mu, jak będzie przebiegała prezentacja. Byśmy mogli powiedzieć, słuchaj, ta prezentacja, którą Ci teraz pokażę, będzie w 5 częściach. Pierwsza po prostu będzie ogólnie, czym się zajmujemy, czym nazywa się ten projekt. Druga część związana właśnie jest z konkretnie z zagadnieniem, od czego zależy nasze zdrowie. Potem przedstawię Ci firmę i produkty, jakimi się zajmuję, firmę, z jaką współpracuję. Następnie dowiesz się, jak możesz na tym skorzystać finansowo, a potem poznasz narzędzia. Słuchajcie, ten slajd jest absolutnie konieczny do tego, aby przygotować człowieka do tego, co będzie, by mógł, załóżmy, jeżeli go interesuje kasa, czyli konkretnie rozwiązania finansowe, żeby on wiedział, że to nastąpi. Jeśli tego slajdu by nie było, człowiek w ogóle nie ma pojęcia, dokąd zmierzamy. My wiemy, że wszystko nastąpi, tylko ludzie są dzisiaj, żyją w świecie błyskawicznym, a więc w takim świecie, w którym ja chcę wiedzieć natychmiast, co Ciebie do mnie sprowadza, jak ja mogę na tym skorzystać i najlepiej, kiedy będziesz mówił tylko i wyłącznie o tym, co mnie interesuje. A przecież dobrze wiemy, że nie ma sensu przeskakiwać do kasy, jeśli nie omówimy produktów, nie ma sensu mówić o produktach, jeśli nie ustalimy, na jakim poziomie świadomości żyje człowiek i dlatego też ta prezentacja ma szkielet. Ma szkielet, a więc jest przewodnikiem naszej rozmowy handlowej. Stąd nie należy niczego pomijać. No i kolejny slajd, tu już jest w tym momencie odsłoną części pierwszej, czyli tu jest ten moment, żeby zdecydowanie podkreślić, że biznesowy klub zdrowia to nie jest miejsce, a społeczność ludzi, która chce podnieść jakość oraz standard swojego życia. Te zdanie musimy sobie wykuć na pamięć, dlatego że one mówi o całokształcie, o szerokości naszego projektu. To jest projekt, który ma za zadanie podnieść jakość oraz standard życia. Teraz co nazywamy podniesieniem jakości życia i standardu życia, to każdy z nas sobie pod to podkleja co chce. Czy to jest zdrowie, czy to jest lepsza komunikacja z ludźmi, czy to jest możliwość zarabiania pieniędzy, a więc tutaj mamy do czynienia po prostu jakby z takim już szeroko rozumiałym misją naszego biznesu, czyli co na końcu ma się stać. Na końcu masz poczuć, że podniósł się standard oraz jakość tego życia, a więc od tego zaczynamy. I teraz co tutaj następuje? Te trzy następne slajdy, ja je omówię w całości, dlatego że te trzy slajdy są o tyle bardzo istotne, że one mają zbudować raport. Co to jest raport? Raport to jest wejście w buty drugiego człowieka, czyli generalnie reklamodawcy serwują nam budowanie raportu. Ja na przykład ostatnio zauważyłem, była taka reklama na Facebooku, osoby powyżej 40 roku życia, jeśli chcą uczyć się angielskiego, mamy dla Was specjalny program dofinansowania. Słuchajcie, od razu nastawiłem uszu, ponieważ o mnie była mowa. Chcę się uczyć angielskiego, jestem po 40, ja i mieszkańcy Śląska, a w związku z tym mówię, wow, to jest dla mnie super, że taki projekt jest. Oczywiście ja nie miałem pojęcia, że ten projekt jest dla wszystkich, tylko on został tak ładnie skonfigurowany reklamą, że ja myślałem, że mam farta, bo właśnie ten projekt jest szyty dla mnie na miarę. No i tutaj możemy bardzo często sięgnąć do marzeń człowieka, czyli w momencie, kiedy siedzimy i rozmawiamy z naszym znajomym, możemy mu zadać takie pytanie swoje, czy masz marzenia? I oczywiście umówmy się, jest to tak zwany standard praktycznie w każdym network marketingu, że możemy od razu z przymrużeniem oka powiedzieć, ja wiem, że wszystkie prezentacje zaczynają się od marzeń, ale z drugiej strony po co my mielibyśmy żyć, gdybyśmy nie chcieli się realizować? I od razu słuchajcie, żebyśmy tu mieli jasność, tu nie do końca chodzi mi o to, aby osoba, którą ja zapytam się o marzenia, żeby ona mi odpowiedziała. Ludzie najczęściej, ja to mam z praktyki, najczęściej nie są skłonni do tego, aby powiedzieć, jakie mają marzenia, ale wywołani do tablicy, kiedy zadamy im pytanie, jakie masz marzenia, to nasz umysł nieświadomy natychmiast je przywoła i ten człowiek już będzie wiedział, on tego może nie powie, ale już będzie wiedział. I teraz przechodząc do tego drugiego slajdu, chcemy właśnie jakby troszeczkę zmienić temat, czyli już ja już z Tobą się nie komunikuję, tak? Czyli okej, Ty już wiesz, jakie są Twoje marzenia, a chcę pokazać, jakie mają marzenia inni ludzie. Dlaczego chcę to pokazać?
Słuchajcie, biznes bardzo często robimy bardzo mocno subiektywnie, to znaczy jeśli coś nam się podoba, to myślimy sobie, że to się podoba wszystkim. Ale jeśli mówimy o dużym biznesie, to duży biznes musi być biznesem, który odpowiada potrzebom wielu, wielu ludzi. I teraz do tego zmierzamy. Ten slajd nie jest po to, żeby poznać marzenia ludzi, ale poznać ich problemy, bo marzenia to jest to, czego ludzie chcą, ale za chwilę wyjawimy problem. Problem, z którym musimy się zmierzyć. Problem, z którym za chwilę zmierzy się nas słuchacz. I cała idea właśnie przedstawienia tego slajdu jest po pierwsze pomyśleniem, bo słuchajcie, ktoś, kto oglądał film Skąd się biorą pieniądze, to wiemy dobrze, że pieniądze biorą się od innych ludzi. Pieniądze biorą się od innych ludzi wtedy, kiedy jesteśmy w stanie rozwiązać problem drugiego człowieka lub podnieść jego standard życia. A więc nie jesteśmy w stanie zarobić pieniędzy, jeśli nie mamy rozwiązania. I teraz co my tutaj tworzymy? Ludzie z ubezpieczeń w takim miejscu zazwyczaj tworzą sytuacje, w których może coś się wydarzyć człowiekowi, z którym oni rozmawiają. Mówią na przykład, wyobraź sobie, że spadłeś ze schodów, albo straciłeś pracę, albo ciężko zachorowałeś i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby znaleźć ból albo ten tak zwany, ten czerwony guzik. I teraz jeżeli ja rozmawiam z człowiekiem i mówię, słuchaj, no ja wiem, że ty masz jakieś marzenia, ale poznaj marzenia innych ludzi. Zobacz, 50% ludzi marzy o podróżowaniu, co trzecia osoba marzy o dobrym, o lepszym samochodzie, o lepszym domu. I teraz co ten człowiek sobie myśli? On sobie myśli, ja tak mówię, kurczę, ja też tak mam. Tak, ja też bym chciał podróżować, ja też bym chciał mieć lepszy samochód, tak? No i właśnie, rośnie pewnego rodzaju napięcie, natomiast tutaj też można jeszcze sprytnie dodać i to powinno paść. Mówię, oczywiście mi nie chodzi tak naprawdę o to, żebyś ty poznał, o czym marzą wszyscy ludzie, ale chciałbym ci pokazać problem, który został poruszony przez, załóżmy, przez Radio Z, możemy tu powiedzieć, że to było, że te pytanie zostało zadane słuchaczom Radio Z, został poruszony problem. Jeśli mamy marzenia, to dlaczego ich nie spełniamy? I tutaj pojawia się właśnie ten slajd, który powinien już nakierować naszego rozmówcę na nasz temat spotkania. Bo naszym tematem spotkania w większości przypadków jest brak odpowiednich środków finansowych, jest brak funduszy, brak pieniędzy. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ jeśli mówimy o branży suplementacji, to branża suplementacji, no, z niej korzystają głównie a, po pierwsze, ludzie, którzy mają świadomość i b, ludzie, którzy mają pieniądze. A więc pomyślcie sobie, ile ludzi na świecie, ile ludzi w Polsce łączy te dwie cechy, czyli ma świadomość i ma pieniądze. Bo oczywiście będą tacy ludzie, którzy będą mieli świadomość, ale nie będą mieli pieniędzy. Są też tacy ludzie, którzy mają pieniądze, ale nie mają świadomości. No i teraz jeśli mówimy o grupie naszej tak naprawdę docelowej, gdybyśmy chcieli handlować produktami i niczego więcej nie budować żadnych innych potrzeb, nie mówić o kasie i tak dalej, to musielibyśmy trafić do bardzo wąskiej grupy ludzi. Ludzi świadomych i ludzi z pieniędzmi. Oczywiście najczęściej trafiamy na ludzi chorych, bo u nich choroba wywołuje natychmiastową świadomość. Problem jest w tym, że my nie jesteśmy w stanie, albo nam nie wolno leczyć ludzi, nam nie wolno składać obietnic zdrowotnych. Dlatego też ja wyspecjalizowałem się w tak zwanym raku kieszeni, czyli poruszam problem, który dotyczy dzisiaj pewnie 95% społeczeństwa, bo 95% społeczeństwa dzisiaj, no może nie tyle ledwo wiąże koniec z końcem, ale ma różnego rodzaju problemy finansowe. I teraz ten slajd ma uzmysłowić naszemu kochanemu słuchaczowi, któremu rozmawiamy z nim, że ten problem braku finansów, bo on tego czuje, bo wiadomo, że jeżeli ktoś nie zrealizował swoich marzeń, no to dlaczego? Nie chciał ich zrealizować? No nie, no najczęściej dlatego, że nie miał pieniędzy. I on ma się z tym utożsamić i pomyśleć sobie, wow, nie jestem sam. Ludzi, którzy widzą problem finansowy, jest wokół mnie bardzo, bardzo dużo. A w związku z powyższym
uwaga, naszym dalszym celem jest pokazanie mu rynku. Mówię, zobacz, skoro, no teraz tego nie mówię, tylko to potem będzie, że skoro tak dużo ludzi potrzebuje kasy, my mamy dla nich rozwiązanie. I teraz pogłębiamy problem. Ten slajd jest jeszcze, żeby jeszcze zejść niżej, tak? Bo mówimy o tym, że brak pieniędzy to nie jest tylko problem związany z brakiem realizacji marzeń. Brak pieniędzy również jest związany z brakiem zdrowia, bo stres, bo złe odżywianie, tak, to wszystko powoduje, że zdrowia nie mamy. Mało tego, brak pieniędzy bardzo często jest związany z pogarszającymi się relacjami, bo ile to razy kłócimy się o pieniądze, których nie mamy, jeśli chodzi o były wydane, o rachunki, o wydatki, tak? I teraz jak o tym pomówimy, to bardzo często w mózgu tego naszego słuchacza wytwarza się, no tak faktycznie jest, no tak jest, tak? A więc zobaczcie, to jest właśnie budowanie raportu i no i tutaj to oczywiście ten brak pieniędzy finalnie po prostu prowadzi do brak szczęścia. I teraz dobicie, bo ludzie mają nadzieję, że to się zmieni. My musimy zabrać im nadzieję, to znaczy powiedzieć, to się samo nie naprawi. To nie jest tak, że będzie lepiej, będzie tylko gorzej. I tutaj podajemy dane dotyczące, ten raport był z Forbesa, dotyczące, też musimy rozumieć ten raport. Ten raport, załóżmy, to jest tort. Tort, który wynosi 100%. I te 100% to są wypłaty. Wypłaty ludzi, załóżmy, w Polsce. I z tego 100% tortu najbogatsza część 10% ludzi kiedyś wykrajała 22%, tak? Czyli 22 kawałki ze 100 sobie wykrajała, te 10% społeczność, a teraz wykraja sobie 40 kawałków. A więc już na logikę, jak popatrzymy na ten tort, no to z tego tortu znikło 0,4. 0,4 pieniędzy trafiło do 10% ludzi. I teraz 50% ludzi, tak zwanych średnio zarabiających, którzy kiedyś mieli z tego tortu 47 kawałków, teraz mają 37 kawałków, czyli 50% społeczeństwa polskiego z tego tortu zabrało mniej o 10 kawałków niż kiedyś i jeszcze gorzej mają się biedniejsi, ci 40% grupa najmniej zarabiających. Oni mieli 33 kawałki z tego tortu, a teraz mają 23 kawałki z tego tortu, a więc procentowo stracili, też stracili 10%, ale procentowo w tym udziale stracili najbardziej, a więc ludzie bogaci coraz bardziej się bogacą, klasa średnia zanika, a biedni wiąże koniec z końcem. Słuchajcie, i znowu, to jest kolejna rzecz, z którą nasz rozmówca prawdopodobnie się zgodzi. Zobaczcie, jak do tej pory cały czas od samego początku prowadzimy człowieka według zasady tak jest, no tak jest, no tak jest. A więc jeśli ten człowiek z nami się zgadza, to my go zaczynamy prowadzić. I teraz utożsamiamy mu, bo nie wiem dokładnie czym się ten człowiek zajmuje, ale utożsamiamy mu, że bez względu na to, tak, czym się dzisiaj zajmuje. I oczywiście nie uderzamy nigdy w tego człowieka, nie mówimy mu, że jest na etacie bez sensu. Mówimy to tak, jakby można być w trzeciej osobie. Nigdy nie mówimy, że człowiek podjął złe decyzje, bo on będzie je bronił. A więc jeśli on mówi, że ja pracuję w korporacji, ja mogę powiedzieć, a bo korporacja wysysa i tak dalej, mówi, a może on być zadowolony. Natomiast ja mogę zawsze zadać pytanie, że mamy 5 sposobów zarabiania pieniędzy, ale pomimo tego, ludzie coraz częściej narzekają, że nie mają pieniędzy, że nie mają czasu i coraz częściej narzekają na brak zdrowia. I teraz jak myślicie, czy on powie, że no tak jest? I teraz jeśli tak nie jest, jeśli on powie nie, to nieprawda, ja mam dobre zdrowie, mam dużo pieniędzy, jestem szczęśliwy, to już wiemy, że i tak do nikąd nie zajdziemy, to jest po prostu stracona rozmowa. Ale prawdopodobnie jeśli ta osoba kwalifikuje się do naszej prezentacji, tak, to najbardziej jest ten moment, w którym on powie, no tak jest, no ale co robić? Bo zobaczcie, bo stwierdzamy ciągle fakty, mówimy, jest źle, brakuje nam pieniędzy, będzie gorzej, mamy różne sposoby zarabiania pieniędzy, ciągle brakuje kasy. I tutaj odcinamy go jeszcze od jego znajomych.
Ten slajd ma kluczowe znaczenie, żeby człowiek uświadomił sobie, że nie ma sensu szukać nadziei w środowisku, w którym przebywa. I tutaj możemy, można powiedzieć, zacytować takie znane powiedzenie: kto z kim przystaje, takim się staje, albo gdy siadasz między wrony, musisz krakać jak i one. A więc generalnie mówimy o sytuacji, w której jeśli jesteśmy częścią jakiejś społeczności, to dlatego jesteśmy częścią tej społeczności, bo do niej pasujemy. Jeśli nie zgadzalibyśmy się z tym, co myślą ludzie w tej społeczności, jeśli byśmy się nie zgadzali z tym, co twierdzą, co lubią ludzie w tej społeczności, to byśmy do tej społeczności nie pasowali, byśmy ją opuścili. No i teraz, jeśli my jesteśmy częścią tej społeczności, jest zasada, że mamy plus minus 20% tyle samo pieniędzy, co ta społeczność. I uwaga, mamy plus minus takie same pomysły, co członkowie tej społeczności. A więc jeśli chodzimy do pracy i chcielibyśmy z kolegą z pracy porozmawiać na temat, no, jakie ma pomysły na budowanie biznesu, to jak myślicie, jeśli ten człowiek miałby wspaniałe pomysły, czy chodziłby dalej do pracy? No pewnie nie. A więc często mówimy tak, że 95% ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, zna wszystkie niedziałające sposoby na zarabianie pieniędzy. Niedziałające, bo gdyby któryś z nich działał, to już by tam ich nie było. I teraz zaczynamy szukać odpowiedzi. Zaczynamy szukać odpowiedzi, no bo zobaczcie, budowaliśmy problem. Problem związany z brakiem pieniędzy, problem z beznadziejną sytuacją rynkową, problem z wieloma systemami zarabiania, które tak naprawdę nie działają, bo bez względu na system zarabiania to ciągle ludzie narzekają. Problem z tym, że nie mamy sensu szukać pociechy u swoich znajomych, bo najczęściej wiedzą oni dokładnie tyle samo, co my. No i tutaj musimy odkryć przed naszym słuchaczem pewną prawidłowość, potwierdzoną, i tutaj musimy sięgnąć po autorytety. Możemy zapytać się, czy słyszałeś tam, Bogdanie, Piotrku, Ewo, o kwadrancie przepływu pieniędzy Roberta Kiyosakiego, czy w ogóle słyszałeś takie nazwisko Robert Kiyosaki, jedna z najbardziej znanych postaci na świecie, jeśli chodzi o edukację finansową. Skonstruował on kwadrant przepływu pieniędzy, który pokazuje, że w zależności od tego, co robimy, w jaki sposób zarabiamy pieniądze, tak, to wyrokuje, czy te pieniądze będziemy mieli, czy ich po prostu nigdy nie będziemy mieli. Tutaj musimy jakby już sprowokować naszego słuchacza, żeby on spojrzał na siebie i zapytał sam siebie, po której stronie kwadrantu przepływu jest, czy jest po lewej, czy po prawej. Oczywiście, żeby on mógł tego dokonać, trzeba określić tych ludzi, bo nie wystarczy stwierdzić, że 95% ludzi jest po lewej stronie, 5% ludzi jest po prawej stronie, ci po lewej nie zarabiają, ci po prawej zarabiają, bo to nic nie daje. On dalej nie wie, po której stronie jest. Mało tego, nie wie, on wie, że jest po lewej stronie, bo nie ma pieniędzy, tak? A więc mówi, no to na pewno nie ja, bo ja muszę być po lewej, bo nie mam pieniędzy. Ale on musi zrozumieć mechanizm, który za tym stoi. No i najczęściej pytaniem zasadniczym, pytaniem o to, po której stronie jesteś, jest pytanie, kto pracuje na twoje pieniądze. Jeżeli ty sam, no to masz problem. Jeżeli ty sam pracujesz na swoje pieniądze, masz problem, ponieważ ludzie właśnie po lewej stronie wymieniają czas na pieniądze. Ludzie na etacie chodzą do pracy, pracują w wymiarze najczęściej 8 godzin dziennie. Ludzie samozatrudnieni nie chodzą do pracy do kogoś, sami u siebie pracują, no i też pracują bardzo często w wymiarze nawet 12 godzin dziennie i różni ich tak naprawdę jest często tylko stawka, za ile pracują, ale generalnie wymieniają czas na pieniądze. Ludzie po prawej stronie, słuchajcie, zawsze tutaj od razu mówię, edukujcie się w zakresie, obejrzyjcie film Prawa Sukcesu Finansowego, tam jest to dokładnie wytłumaczone, żebyście to czuli, dlaczego w ogóle robicie soft marketing, dlaczego robicie w ogóle marketing sieciowy, ponieważ jest to jedna z wielu branż na świecie, gdzie można zastosować dźwignię czasu, ale jest to najtańsza branża na świecie, gdzie można to zrobić ze względu na to, że w naszej branży jedyną inwestycją jest kupno produktu i budowa po prostu struktury. I cała ta struktura, którą budujemy, tworzy nam właśnie dźwignię czasu. Oczywiście mówiąc o dźwigni czasu, mówimy o tym, czym się zajmujemy, dlatego też finalnie mówię, chciałbym Ci pokazać biznes właśnie oparty o dźwignię czasu, ale też nie zapominajmy, że jest jedno lepsze miejsce na świecie,
to jest dźwignia finansowa, tam są inwestorzy, a więc będąc inwestorem, to już pieniądze na nas pracują i to jest idealne miejsce, ale umówmy się, bycie inwestorem to jest posiadanie kilku czy nawet kilkunastu milionów złotych, nawet kilka milionów powoduje, że już możemy być inwestorami. Milion myślę, że to jest dzisiaj trochę za mało, żeby być takim prawdziwym inwestorem, ale to już jest temat na inną sesję. A więc słuchajcie, tutaj pokazujemy, jaki jest główny problem większości ludzi na świecie. Większość ludzi na świecie walczy z czasem. I ja zawsze mówię tak, że ludzie po lewej stronie, nawet jeśli mają pieniądze, to najczęściej kosztem czasu. Cały czas muszą podejmować decyzje, czy zarabiają, czy odpoczywają. Tak? Ludzie po prawej stronie potrafią mieć i czas, i pieniądze, dlatego chcę się tu znaleźć, dlatego robię to, co robię i dlatego też chciałbym na ten temat porozmawiać. Tutaj jest takie jakby trochę nawołanie do naszego takiego słynnego chomika, bo każdy z nas chomika zna, ale nie każdy rozumie, że jest chomikiem. Jest chomikiem na swój sposób, bo bardzo często ludzie myślą, że jak wezmą dwa etaty, czyli będą szybciej nóżkami przebierać, to tych po prostu pieniędzy będzie więcej. Albo na przykład wezmą sobie trochę więcej obowiązków, czyli będą mieli awans. No to jest nic innego jak jakby szybsze przebieranie nóżkami, ewentualnie te kółko jest trochę większe, ale cały czas jakby jesteśmy w tym samym schemacie. I tutaj też się kłania zresztą powiedzenie Einsteina, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów, bo jeśli chcesz mieć to, czego jeszcze nie masz, trzeba zacząć robić czegoś i czego jeszcze nie robiłeś. I tutaj, słuchajcie, jest rozwiązanie, czyli zaproszenie do społeczności soft marketingu. Zobaczcie, do tej pory, do 13 slajdu budowaliśmy problem. Budowaliśmy problem na wielu płaszczyznach, odbierając po kolei nadzieję naszemu słuchaczowi, że coś się u niego zmieni. Tutaj definitywnie mówimy stary czas najwyższy na zmiany, tak? I dlatego tutaj przychodzę do Ciebie z taką nowiną, to jest soft marketing. I tutaj następuje pierwsza odsłona właśnie społeczności soft marketingowej, bo ja zaprosiłem Cię do naszej społeczności, mówię naszej, ponieważ ja się z nią utożsamiam. Społeczności, która działa zgodnie z zasadami finansów, zdrowia, rozwój. Możemy tutaj powiedzieć w oparciu o filary, finanse, zdrowie, rozwój w oparciu o zasady. I uwaga, jest to moment na zwrot akcji. Dlaczego? Dlatego, że cały czas nasza rozmowa była kierowana na finanse. Jest wiele razy taka sytuacja, w której ludzie jednak pieniądze odbierają jako takie albo po pierwsze zło, a po drugie, jeśli człowiek, z którym rozmawiamy, jest chory, coś mu dolega, to nie jest jego główny ból, to nie jest dominant, to nie jest główny ból zęba, bo on ma inny ból. I to jest taki fajny moment, gdzie możemy odpuścić, powiedzieć, słuchaj, do tej pory mówiłem dużo o pieniądzach, ale tak jak widzisz, nasza społeczność soft marketingu działa w oparciu o takie trzy filary: finanse, zdrowie, rozwój. No właśnie, dlaczego zdrowie jest ważne? I tutaj jestem przekonany, że wiele osób od razu po prostu uśmiechnie się, bo jak mu powiemy, widzisz, zdrowie jest szczególnie ważne, bo no, wszystko bez zdrowia jest niczym. Dalaj Lama, i tutaj cytujemy Dalaj Lamę, powołujemy się na taki światowej sławy autorytet człowieka mądrego. Oczywiście wiem, że są pewne wątki religijne, w których ktoś tam mówi, no dobra, ale tutaj bardziej chodzi o mądrość. Mądrość tego powiedzenia, no i oczywiście postać bardzo znana, tak? A więc człowiek poświęca zdrowie i tak dalej. I wchodzimy teraz, uwaga, w problem zdrowia, czyli tak jak do tej pory wchodziliśmy głęboko, głęboko, głęboko w finanse, teraz zaczynamy budować problem zdrowia. I od razu mówię, zobacz, no ten człowiek miał rację, bo w życiu nie chodzi o karierę i teraz zobacz, jak fajnie się naprawiamy, bo najpierw mówiliśmy kasa, kasa, kasa jest najważniejsza, to teraz mówimy, no, no kasa nie jest najważniejsza, najważniejsze jest zdrowie, tak? No i tutaj pokazujemy problem. Mówię, zobacz, co się dzieje.
W latach 60. 37% ludzi umierało na choroby cywilizacyjne, a teraz jest 74%. I tutaj można pomnożyć trochę przykładów. Czasami ja używam przykładu z karuzelą, że jeśli byłaby informacja na karuzeli, że 7 na 10 osób z niej spada, czy wsiadłbyś na taką karuzelę? No, on mówi, no pewnie nie. Ja mówię, no niestety mam dla ciebie złą wiadomość, ty już siedzisz na tej karuzeli, tak? A więc pytanie jest, co zrobić, żeby z niej nie spaść. No i właśnie my mamy rozwiązania na ten temat, bo teraz wracamy jakby można powiedzieć do tego naszego koru, do tego, co wyróżnia naszą społeczność, bo naszym tutaj zadaniem oprócz finansów jest dbanie o zdrowie. I tak jak do tej pory pokazywaliśmy, że ludzie po lewej stronie kwadrantu przepływu pieniędzy ciągle muszą dokonywać wyboru albo czas, albo pieniądze, że brak pieniędzy prowadzi do braku zdrowia, do złych relacji. My tutaj, to jest ten slajd, który mówimy, bo my nie lubimy podejmować wyborów, pieniądze albo zdrowie, albo dobre relacje. My po prostu chcemy mieć i pieniądze, i zdrowie, i dobre relacje, i szczęście. I wchodzimy teraz w odkrycie tego właśnie, tej inności. Innością jest soft marketing, bo to właśnie soft marketing ma spowodować różnicę. Dlaczego to jest istotne? W sprzedaży stosuje się dwie takie zasady, zasadę podobieństwa lub kontrastu. Jeśli jakiś towar klientowi się podoba, to często mówimy, na przykład, bo on mówi, no ja byłem bardzo zadowolony z tego poprzedniego modelu telefonu. Ja mówię, super, bo ten telefon zawiera wszystkie funkcje, które miał poprzedni telefon i dodatkowe jeszcze funkcje, a więc wow, mój ulubiony telefon w wersji rozszerzonej. No ale jeśli klient powiedział, że no ja już korzystałem z tego modelu telefonu i byłem bardzo niezadowolony i wtedy mówimy w zasadzie kontrastu. I widzi pan, i właśnie dlatego nastąpiła zmiana modelu, ponieważ klienci sporo narzekali na różne funkcje i te wszystkie funkcje, które nie były użyteczne, znikły. A więc tutaj wsłuchajmy się w to, co mówi osoba, albo co powiedziała osoba, albo jak reagowała. Soft marketing jest podobny do marketingu sieciowego i nie jest marketingiem sieciowym. A więc i możemy się powołać na podobieństwa marketingu i na różnice, w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. Natomiast biorąc pod uwagę, jaką mamy dzisiaj dobę ludzi, którzy są zrażeni generalnie do marketingu sieciowego, to możemy śmiało stawiać na różnice. Nawet jeśli ktoś by za was powiedział, słuchaj, ale mam nadzieję, że nie chodzi o żaden marketing przy umawianiu spotkania sieciowej czy coś takiego MLM, ja mówię, nie, to jest zupełnie coś innego. I ja do niego przychodzę i pokazuję mu soft marketing, bo soft marketing według mnie to jest samo dobro, dlatego że tutaj człowiek jest w centrum uwagi. Tutaj poświęcamy człowiekowi uwagę, tutaj edukujemy go, tutaj zwracamy uwagę na jego postępy. Chcemy, żeby dać mu ubranie uszyte na miarę, czyli jeśli to ma być zdrowie, to będzie zdrowie, jeśli finanse, to finanse, a jeśli oczywiście będzie mu brakowało jednego i drugiego, to mu pokazujemy rozwój jako drogę do tego, tak? A więc pokazujemy właśnie, czym jest soft marketing. Tutaj mówimy podstawową taką regułę, soft marketing to jest człowiek w centrum uwagi, a nie firma, a nie zysk firmy. Ale też bardzo ładnie możemy powiedzieć, ale zysk firmy wynika z postawienia człowieka. Żyjemy w czasach, w których ludzie coraz częściej narzekają na brak dobrego zdrowia, na brak czasu, na brak pieniędzy. My niesiemy rozwiązanie. Niech ten człowiek, który z nami rozmawia, jeszcze raz usłyszy, że te wszystkie problemy, które przed chwilą mu wymieniliśmy, czyli brak kasy, brak zdrowia, tutaj pojawia się rozwiązanie. I teraz musimy nawołać do tego, czym się zajmujemy. I mówiąc o tym, że soft marketing to jest człowiek centrum uwagi, ale oprócz tego oczywiście w wymiarze biznesowym zajmujemy się tym, co dzisiaj jest tak zwanym powszechnym trendzie. A więc co to jest? I tutaj pokazujemy branżę wellness. Teraz jakim motywem jest ta plansza? Jakim motywem jest ta plansza, ten slajd? Tym motywem, że stawiamy na bezpieczeństwo. Słuchajcie, bezpieczeństwo w naszym projekcie musi być odmienione przez wszystkie przypadki. Dlatego, że oprócz tego, że ludzie chcą zyskać, ludzie chcą się czuć bezpieczni. Większość kobiet przede wszystkim chce być bezpieczna i chce zyskać. Faceci chcą zyskać,
ale też chcieliby być bezpieczni, bo niestety, ale zbyt wiele razy zostaliśmy i my jako ludzie naciągnięci przez naciągaczy na różne projekty, które po prostu popadały. Dlatego tutaj wielu facetów prowadzących działalności, może nawet nie tylko faceci, bo też i kobiety, kiedy bankrutują, to bankrutują dlatego, że zmieniła się koniunktura na rynku. Zmieniła się gospodarka, coś, co było modne, przestało być modne, coś się przestało sprzedawać, przestało się sprzedawać, a więc my musimy postawić na bezpieczeństwo i zyski. Oczywiście zyski muszą być. Dlatego charakter tego slajdu ma tutaj moglibyśmy dać takie trzy słowa kluczowe: było, jest i będzie. Tak? Czyli branża wellness rozwijała się, rozwija i nic nie wynika i nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek przestanie się rozwijać. Dlaczego? Ponieważ coraz częściej ludzie zwracają się ku zdrowiu, bo zauważyli, że dzisiejsze czasy, era przemysłu, era przetworzonej żywności nie służy nam. I tutaj, słuchajcie, jestem przekonany, że znowu osoba, z którą będziemy rozmawiali, będzie kiwała głową. Tak jest. Ludzie są świadomi tego i dlatego, zobaczcie, stawiamy na branżę, która ma przyszłość. No i oczywiście soft marketing to jeszcze jest trzecia, jakby taki dział, to są połączone rozwiązania. Szukamy tutaj sposobów pracy, sposobów mądrego wynagrodzenia i możemy, nie musimy wtrącić, że jeden z takich najbardziej uczciwych sposobów wynagrodzenia to jest sposób, to jest marketing, wynagrodzenie w marketingu sieciowym. Oczywiście nie musimy tego podkręcać, jeśli oczywiście osoby są w branży marketingu, to warto powiedzieć tak, że połączone zadania to są, czerpiemy dużo z marketingu, ale też mamy elementy biznesu tradycyjnego. No i tutaj robimy podsumowanie. Podsumowanie, które zaczyna naprowadzać nas na trzy filary naszego biznesu, czyli stawiamy na zdrowie, bo zdrowie jest fundamentem. Zobaczcie, jaki zwrot fajny akcji. Cały czas mówiliśmy kasa, kasa, kasa. Nagle okazuje się, że jednak zdrowie, no bo faktycznie no, nasz biznes opiera się o zdrowiu. Natomiast od razu tłumaczymy o możliwościach finansowych, ponieważ to finanse powodują, że czujemy się bezpiecznie. Zobaczcie, zdrowie jest fundamentem, ale to pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie możliwości realizacji życiowych. Wszystko, co w życiu posiadamy, jest kupione za pieniądze. Jest kupione za pieniądze, a więc potrzebujemy pieniędzy, aby po prostu, aby żyć. I zamykamy to klamrą. Trzecim filarem jest rozwój osobisty. Rozwój osobisty jest kluczem do zdrowia i do finansów. Zobaczcie, jak nam się to fajnie zamyka, czyli stawiamy na zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze, natomiast żyjemy w świecie cywilizowanym, w którym wszystko, co mamy na sobie, jest kupione za pieniądze, dlatego możliwości finansowe są bardzo ważne, my tych pieniędzy potrzebujemy, ale kluczem do osiągnięcia zdrowia i możliwości finansowe jest rozwój osobisty i tutaj odkrywamy naszą, tą trzecią mocną stronę i bardzo wiele osób często mnie pyta, dlaczego, czym się różni soft marketing, bo zobacz, jest wiele firm marketingu sieciowego, które sprzedają różnego rodzaju produkty, zdrowotne zresztą, tam można przecież zarobić pieniądze i tak dalej. Natomiast jesteśmy jedyną firmą, którą ja znam, gdzie firma odgórnie planuje rozwój osobisty ludziom, czyli jest organizatorem Leadership Development Seminars, czyli szkoleniu, które ma na celu rozwijanie ludzi, a nie trenowanie ich, a nawet wręcz nie tresowanie ich, bo bardzo często wiele firm mówi, ok, my mamy produkt, a lider niech zajmuje się szkoleniami. I teraz jeśli osoba ma szczęście i trafi w właściwą linię właściwego lidera, no to nie ma problemu, ale niestety często tak nie jest. I wtedy taka osoba jest skazana na porażkę, ponieważ nie dostanie żadnej centralnej informacji o odbywających się szkoleniach. W naszym przypadku każda osoba bez względu na status swój klubowy, bez względu na to, do kogo, gdzie należy, pod jakim liderem jest wpisana, ma prawo do wzięcia udziału w bardzo dobrze przygotowanym trzydniowym seminarium rozwojowym, gdzie zaczyna odkrywać główny problem bytu człowieka, albo jego złego bytu, to jest on sam.
Słuchajcie, ten moment, w którym, jeśli mówimy o tym slajdzie, to jest ten moment zwrotny, w którym możemy zadać pytanie. Ja często je stosuję. Mówię, nie wiem, z jakiego miasta jesteś, mówię, ale ja mam do Ciebie pytanie. Czy w Twoim mieście są bogaci ludzie? No, są. A czy w Twoim mieście są biedni ludzie? No, są. No to w takim razie, jak to jest, że w tym samym mieście, w tym samym czasie, przy tych samych rządzących, przy tej samej pogodzie, przy tych samych politykach są ludzie biedni i bogaci? Co ich różni? Oczywiście oprócz posiadanych pieniędzy, tak? No właśnie. I tutaj nagle odkrywamy, że mówią, no bo oni chyba myślą inaczej, działają inaczej. No właśnie. A więc wszystko w życiu jest wynikiem, wynika to z tego, co robimy, a to, co robimy, wynika z tego, co wiemy. A więc zmień swój poziom wiedzy, a głównie chodzi o przekonania. Zmień swój system przekonań, a zmienią się rezultaty. I tą puentą kończymy wprowadzenie do zagadnienia, czym się zajmujemy. Przechodzimy do dowodu społecznego. Dowód społeczny, czyli wywołujemy, jakby można powiedzieć, wątpliwość klienta, wątpliwość osoby, z którą rozmawiamy, zadając pytanie, a jak myślisz, czy soft marketing działa, albo pewnie zastanawiasz się, czy soft marketing działa, tak? No bo jak myślicie, czy ten człowiek myśli, czy soft marketing działa? Oczywiście, że to myśli, tylko on tego nam nie powie. Słuchajcie, prezentacja jest niczym innym, jak wyprzedzaniem o krok wątpliwości i pytań osoby, którą tą prezentację prowadzimy. A więc to jest bardzo istotne, żeby ta osoba, z którą rozmawiamy, tak, żebyśmy byli tak na jeden krok przed nią. I w ogóle skąd ta prezentacja się w ogóle wzięła? Prezentacja jest niczym innym jak setką, a nawet tysiącami odbytych rozmów handlowych, które w swojej karierze przeprowadziłem i w świecie ubezpieczeń, i w świecie marketingu w jednej firmie, w drugiej firmie, w tej chwili w trzeciej, ponieważ ludzie mniej więcej są standardowi, mówię mniej więcej, prawo Pareto. 80% ludzi dokładnie w ten sposób się zachowuje, tak? 20% ludzi jest poza schematem. A więc jeśli mamy robić biznes komercyjny, stawiamy po prostu na to, w jaki sposób większość ludzi działa. I tutaj od razu z grubej rury, tutaj taki mocny jest, bo zobaczcie, że do tej pory nie padła firma Duolife, więc trzeba by ją wymienić, powiedzieć, ok, słuchaj, my współpracujemy z firmą Duolife, która wprowadziła pojęcie soft marketingu na rynek i firma ma 5 lat, ale w ostatnie 4 lata urosła 3700%, to jest 37-krotny wzrost. Jak firma rośnie 10% rok do roku, to już jest powód do dumy, a my mamy tutaj firmę, która 37-krotnie urosła. I teraz uwaga, moment zwrotny, znowu. Mówimy, no oczywiście, ale widzisz, tu nie chodzi o to, że firmie się powodzi. Chciałbym Ci powiedzieć, jak zyskali ludzie, którzy stali za tym projektem. I tutaj mamy mieszankę osób, z którymi może się utożsamić prawie każda osoba. Młodzi się utożsamią z młodymi, a więc tutaj przykład Konrada Gandery, 21-letniego studenta, który osiągnął pozycję senior menadżera, mogę powiedzieć tą pozycję, ale muszę wytłumaczyć, co to znaczy. Senior menadżer średnio w firmie zarabia między 7 a 9 tysięcy złotych. Teraz uwaga, bardzo istotne jest to, że ja nie mówię, że Konrad tyle zarabia. Ja nie wiem, czy Konrad dzisiaj tyle zarabia, czy więcej zarabia. Ja mogę tylko powiedzieć, że osiągnął rangę, która według tabeli wynagrodzeń tyle zarabia. To jest, słuchajcie, mówienie prawdy, bo bardzo ważne jest, żebyśmy nie mówili jakichś fałszywych świadectw wobec ludzi, których nie do końca znamy, ale wiemy też, ale wiemy, na jakie oni są randze. I mamy tabelę wynagrodzeń, możemy się do niej odnieść. A w związku z tym, jeśli wiemy, jaką rangę ten człowiek ma, możemy powiedzieć, że ludzie na tej randze zarabiają tyle i tyle, że nie, że Konrad, tylko ludzie na tej randze. Tutaj jest znowu kobieta, matka, tak? A w związku z tym tak zwana biznes mama. Tutaj chodzi o to, że dużo kobiet w Polsce no, ma ten problem, że jak ma dziecko, to za bardzo do pracy nie może pójść, no i ma wybór, albo postawienie człowieka, dziecka w żłobku, albo pójście do pracy. No, soft marketing pozwala znaleźć rozwiązania. Marek jest emigrantem, czyli osobą, znaczy wiadomo, był emigrantem, czyli był osobą z tej takiej dużej grupy ludzi, która opuściła Polskę za pracą, tylko że Marek wrócił. To jest też nadzieja dla wielu ludzi pracujących za granicą. Mówi, zobaczcie, był w Danii, tam na farmie pomagał rolnikowi przy obrządkach świń, tak? No i wrócił do Polski, jest jednym z dyrektorów i tutaj, kiedy mówimy, jest jednym z dyrektorów regionalnych,
to dyrektorzy regionalni zarabiają w Polsce według tabeli wynagrodzeń około 15 tysięcy miesięcznie, więc już nadajemy jego randze znaczenie. Krzysztof, trener boksu, tutaj mamy też kolejną historię. Możemy uderzyć w wątek, przede wszystkim wątek zadbania o swoją rodzinę, bo ponieważ Krzysztof wiedział, że nie może zapewnić bezpieczeństwa swojej rodzinie z pensji jako trener boksu, dlatego też rozpoczął soft marketing. I tutaj mamy Karola, który jeździł do Chin po to, aby przedsiębiorca, tutaj mamy przykład przedsiębiorcy, dumnie wyglądający handel międzynarodowy, czyli Chiny, Polska, ludziom to się kojarzy z milionami, a niekoniecznie im się kojarzy to z wielokrotnymi podróżami w celu po prostu zarobienia pieniędzy i niekoniecznie to się oznacza, że te pieniądze są na stałe, bo bardzo często są to transakcje jednorazowe, które potem trzeba powtarzać i tak dalej. No i wisienką na torcie jest Tomasz. Tomasz, człowiek, który 17 lat przepracował w korporacji. Zobaczcie, ile mamy różnych profili. Mamy emigranta, mamy studenta, mamy biznesmamę, mamy trenera sportu, mamy człowieka robiącego biznes handlowy i mamy człowieka pracującego w korporacji. I tutaj nigdy nie siadamy na tych ludzi. To znaczy, no słuchajcie, Tomek nie miał źle, zarabiał 4, 5, 6 tysięcy, telefon komórkowy, samochód służbowy, bak paliwa, mógł jeździć gdzie chce. Natomiast styl życia, który prowadził, zmuszał go, tak można powiedzieć, albo inaczej, praca zmuszała go do określonego stylu życia. Stylu życia, którego nie mógł zmienić, ponieważ zarabiając musiał jeździć po całej Polsce, robić targety, a więc ciągle taka, można powiedzieć, praca w kołowrotku. I pomyślał sobie, że jeżeli chciałby zmienić swój styl życia, musi coś zmienić w swoim życiu. I tutaj też jest bardzo ważny epizod. Warto wspomnieć, że przez 2 lata pracował dalej w swojej korporacji i 2 lata robił soft marketing. Bardzo ważne, żebyśmy ludziom nigdy nie sugerowali porzucenia pracy, tylko i wyłącznie robienia soft marketingu jako praca dodatkowa, jako coś po prostu ekstra. I teraz przechodzimy do takim fajnym, mówię, ale to są tylko niektóre przykłady takich historii. Mógłbym opowiedzieć przynajmniej 300, bo tyle zostało wydanych samochodów, tyle ludzi osiągnęło pozycje bardzo dobrze płatne od kierownika do dyrektorów międzynarodowych. A więc to jest ten moment, w którym po prostu pokazujemy, że mamy naprawdę do czynienia z olbrzymim przedsięwzięciem i za chwilę zresztą Ci pokażę, bo to jest bardzo ważne, to się nie wydarzyło, musimy pokazać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tak? I za chwilę Ci pokażę, dlaczego warto zaangażować się w ten projekt, ponieważ będzie tylko lepiej. I tutaj robimy takie podsumowanie, bo widzisz, bo biznesowy klub zdrowia to jest naprawdę miejsce, w którym ludzie mogą dążyć do pełni szczęścia. Powołujemy się, słuchajcie, tutaj na światowy autorytet Stephena Covey'a, który był jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, był w pierwszej 10 ludzi w Stanach Zjednoczonych najbardziej wpływowych, który zdefiniował, czym jest szczęście, bo szczęście to jest spełnienie w 4 obszarach życia. Obszar potrzeb ciała, zdrowie i pieniądze. To nie jest obszar najważniejszy, ale to jest fundamentalny. Czyli no nie da się zbudować szczęścia, nie mając zdrowia ani pieniędzy, ale też nie jest to tak, że człowiek, który ma zdrowie i pieniądze, jest szczęśliwy z natury. Nie, nie. To jest fundament. Dlatego od niego zaczynamy. Zobaczcie, że nasza prezentacja skupia się na zdrowiu i pieniądzach, bo to jest fundament szczęścia. Ale kolejną rzeczą to jest potrzeba serca, czyli potrzeba bycia częścią społeczności, być kochanym, kochać. Kluczem do tego jest potrzeba rozumu, czyli poznawanie, rozwój. I tak naprawdę sens życia jest wtedy, kiedy człowiek pozostawia po sobie ślad, kiedy może pomagać innym. Słuchajcie, dlaczego ten slajd jest tutaj tak mega ważny? Ponieważ z tym utożsami się każdy człowiek na Ziemi. Słuchajcie, jest nas 7 miliardów, mamy różne kultury, ale w każdej kulturze człowiek chciałby czuć się bezpiecznie, chciałby być zdrowy, chciałby mieć ludzi wokół siebie, których kocha, chciałby poznać sens swojego życia i chciałby czynić dobro. I to, słuchajcie, łączy nasz projekt, bo my jesteśmy takim projektem, w którym to wszystko jest do zrealizowania. I teraz zaczyna być finał, bo ta osoba, z którą rozmawiamy, jeszcze cały czas nie wie, co my od niego chcemy, po co z nim rozmawiamy, z tym człowiekiem. Ktoś jeszcze hałasuje? Okej.
po co my z tym człowiekiem rozmawiamy, tak? I teraz mamy trzy propozycje. Pierwsza propozycja to jest przyłącz się, tak? Po prostu bądź częścią naszej społeczności, popraw swoje zdrowie, dołącz do nas, tak? Natomiast, i tu ja od razu mówię, jestem przekonany, że temat się na tyle spodoba, że będziesz chciał przynajmniej podjąć współpracę, bo wiem, że być może jesteś zajęty zawodowo, po prostu nie masz czasu, ale jesteśmy w stanie współpracować. Ja jako robiąc tą prezentację, jestem koordynatorem tego projektu, więc co, i chciałbym, żebyś do tego projektu przystąpił, no i po prostu by to potrzebował po prostu rekomendacji, także jak obejrzysz całą prezentację, pomyślimy zaraz o osobach, do których mógłbym pójść. Ale też jestem przekonany, tak, że ten projekt jest tak fajny, tak intratny, że być może po prostu będziesz chciał się nim zająć zawodowo. To od razu Ci mówię, jeżeli byś się chciał nim zająć zawodowo, mamy specjalne szkolenia, szkolenia dla koordynatorów, mamy cały system pracy. Nawet jeśli do tej pory nie miałeś żadnego doświadczenia w tym temacie, to ja Ci tutaj po prostu wszystko pokażę, pokażę Ci, co należy zrobić. No i teraz skończyłem tą właśnie pierwszą część prezentacji, przejdźmy do drugiej. Tutaj właśnie opowiem Ci, od czego tak naprawdę zależy zdrowie. Zobaczysz, dlaczego fundamentem naszego biznesu jest zdrowie. No i za chwilę Ci pokażę właśnie firmę DuoLife, jej rewelacyjne produkty oparte o Ayurvedę, najstarszą medycynę świata. No i za chwilę Ci pokażę również, jak możesz tutaj skorzystać finansowo na tym, co tutaj robimy. Potem przejdę do narzędzi. No i słuchajcie, na tym kończymy pierwszą część. Ja myślę, że taka pierwsza część może potrwać nawet 30 minut, ale jest szalenie kluczowa, bo ona po prostu buduje raport. Ten człowiek po prostu powinien się utożsamić z tym, co robimy i dopiero po tym przechodzimy do zdrowia, jeśli czujemy, że osoba nie miała nic wspólnego ze zdrowiem. Możemy oczywiście ten moduł ze zdrowiem pominąć, możemy przejść do produktów, bo tak naprawdę nasza prezentacja jest modułowa. A skoro jest modułowa, to te moduły można naprzemiennie stosować. Absolutnie moduł pierwszy musi być, by opowiedzieć o projekcie, chociaż były takie przypadki, w których ja zacząłem od produktów, ponieważ było źle zorganizowane spotkanie, osoba była zainteresowana tylko zdrowiem, a dokładnie produktami, a więc poopowiadałem jej o produkcji i zapytałem się, czy słyszała w ogóle o całym projekcie, którym się zajmujemy. Ona mówi, no nie, bo jak już jej ciekawość została nasycona, to w tym momencie powstała przestrzeń na to, żeby zrobić całą prezentację. Wtedy zapytałem się, mówię, okej, czy mógłbym po kolei tak krok po kroku opowiedzieć, czym tak naprawdę się zajmuję? I ta osoba powiedziała, no oczywiście, pamiętajcie, że osoba musi wyrazić Wam zgodę na zrobienie prezentacji. Jest prosta zasada. Nic interesującego dla niezainteresowanego, tak? A w związku z tym nie ma prezentacji bez zapotrzebowania. Nikt Wam nie płaci za to, że klepniecie prezentację. Zarobicie pieniądze wtedy, kiedy ta prezentacja będzie skuteczna. A więc róbcie skuteczną prezentację. Skuteczną prezentację robimy wtedy, kiedy mamy pewność, że słuchacz nas słucha i to też będzie kolejny etap uczenia się robienia prezentacji, żeby również nawiązywać kontakt wzrokowy z osobą, z którą rozmawiamy, żeby czytać jej mowę ciała, żeby zobaczyć, czy ona nadąża za tym, co mówimy, żeby mówić interesująco, żeby mówić to w taki sposób, aby była ta komunikacja. Ale to będą już kolejne części, które przedstawię Wam w kolejnych odsłonach. Także tyle, jeśli chodzi o pierwszą część budującą raport i pokazującą, czym jest nasz biznes. Chciałbym, żebyście z tej części wypisali sobie słowa kluczowe. One zresztą będą przy prezentacji, ja uzupełnię te słowa kluczowe, czyli słowa, które powinny być użyte i używając tych słów macie budować własne zdania, ale oddające sens tej prezentacji. Dlatego obejrzyjcie sobie ten materiał nawet kilka razy. Ja jestem przekonany, że zrozumiecie, dlaczego każdy slajd w tej prezentacji ma szalone znaczenie. Dziękuję w takim razie za uwagę i tutaj kończę nagranie.